Blady strach padł na młodych mężczyzn w Rosji, bo rusza kolejna fala mobilizacji. Władimir, potrzebuje, Władimir Putin potrzebuje kolejnych ludzi na ukraińskim froncie. Atak paniki, akt desperacji, czy może jednak przemyślany plan. Spróbujemy to rozszyfrować z moim gościem, którym jest profesor Władimir Ponomariow, rosyjski opozycjonista, niegdyś sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa, a dzisiaj Instytut Bezpieczeństwa. I rozwoju międzynarodowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak bardzo Władimir Putin potrzebuje teraz nowych ludzi na froncie? E, proszę pana, ja bym nawet szerzej e, zadał pytanie i postaram się szerzej odpowiedzieć. Teraz jest w ogóle taki kluczowy moment. Z jednej strony e, na szczęście stało się jasne, że szybko e, armia rosyjska nie potrafi Zwalczyć e, Ukrainę, a z drugiej strony stało się jasne, że w szybkim tempie wygrać z Putinem nie uda się. I teraz właśnie wszyscy próbują e, roz, e, zadać sobie pytanie i odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, a co będzie dalej? E, to co będzie dalej? I, i w związku z tym e, pytanie pana. редактора на тэмт мобілізації jest bardzo важным ваш э, за важным питанням bardzo заваж отповідь э, Путін терас макіком ситуацыя на фронтах мімо тоже э, оензива українка ідзе э, не так шибко як в Ob, bardzo ружое e, обц міściі myлялі мимомімо e, вszyко іdzie і żeby заrzyać e, армію українську то потребуємо люdzie То з jednої stroни, а з другій e, stroни є певна румновага в вnąrz Росії Росі e, Росія, e, Росія такожульні bardzo слабо я маm на myлі людзі Wewnątrz Rosji bardzo słabo odczuwają skutki tej wojny. Czyli ta wojna im nie doskwiera, te sankcje są zbyt małe, w Rosji żyje się normalnie? Ja bym powiedział w ten sposób, że większość ludzi, którzy mają zarobki bardzo niskie, mają dość komfortową sytuację z punktu widzenia Nieodczuwalności wojny. Dlatego, pan, że... pan mówi, bo Pan rozmawia z Rosjanami, jest Pan z nimi w kontakcie? Tak, jestem w kontakcie i mam tu Kongres Deputowanych Ludowych. To jest ugrupowanie opozycji rosyjskiej, która wybrała kwaterę główną. W Ukrainie i w Polsce. I oni też mają e, poprzez swoje powiązania, ścisłe powiązanie, e, powiązanie z, z tą sytuacją, która jest, jest w Rosji. I ja odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że e, ponad połowy Rosjan nie odczuwają żadnych skutków. E, Putin daje e, socjalne dotacje, mniej więcej takie jak Польцы, жон польсьский дає до америттов люди кеди роді детко капітал мочижинський і так да і так да он дає по-друге он урухомил на потенжном скале э, пшелітарний і там пошли до гуи заробки Okej, okay. sankcje Rosjanie nie odczuwają, natomiast czy młodzi mężczyźni boją się tej mobilizacji? Bo chyba szykuje nam się kolejna fala prób, przynajmniej jakiejkolwiek pana, ucieczki. Na razie, na razie ten czynnik, że ludzie tam giną na wojnie, jest mało odczuwalny. Dlatego że porównajmy II wojnę światową, prawie 10 tysięcy ludzi. Гінело суддженні на э, воїні э, з немцами. А терасколо 20050ч може особ. в З’онску і воїнава полтора року, а в Т500 дні. Вянсь з тим єше нечуваль. не отчуває не он так моцно. і в Звёнку з тим э, аддаємо, Путін плаче bardzo високі пенії тим людям которые виїжджають на фронт і родінам кеди гіе гене меншизна зв'ку з тим то неділює ризика э, для них в неншні Okej, okay, ryzyko wewnętrzne, pan mówi, że nieodczuwalna jest aż tak bardzo wojna w Ukrainie, w Rosji. Natomiast ja jestem w trakcie czytania ciekawego reportażu Mai Wolny, to jest reportażystka, która pojechała do Rosji już po tej pełnoskalowej inwazji i ona pisze wprost, w Rosji ludzie przestali patrzeć sobie w oczy. I ja zastanawiam się, czy odczuwalna jest tam pewnego rodzaju atmosfera strachu, ale takiego strachu przed w ogóle mówieniem o wojnie, przed potwierdzaniem tego, że ona rzeczywiście jest. Прошапана в дужех местастах в Москве в санкт-пеетербургу напевно тоцо пише то есть правда mm -hmm. люди замгннелище в собі, але вінші нестети Але то не значе же не може зменити в каждой квітлі ситуации і Пін мущий чогли уважать. Щоб війни не було Он вони розважити небезпеченство на вальці безпосередньо, що діється в Україні з тим з тим атмосфером, яка є в наш російський. В зв'язку з тим не ошукаємо, щоб мобілізація ІДІ кілька днів тому розпочалася традиційно традиційна. To, co zawsze było w Rosji, na jesieni ludzi biorą do armii. Tych wszystkich, którzy tam od 18 do 28, a teraz przedłużyli do 30, 30 roku życia, Wszystkich mężczyzn biorą, biorą, biorą do armii. Także to jest, to idzie, ale takiej ogólnej mobilizacji z zagłoszeniem, że zamiast tej operacji wojskowej przyjdzie wojna i tego, tego naprawdę nie ma. Mówi Pan, że ludzie nie odczuwają tej sytuacji wojennej w Rosji, a ja chciałbym zastanowić się, jak odczuwa to otoczenie Władimira Putina, jak odczuwają to jego ludzie, tak ważni, tak wysoko postawieni, jak chociażby Siergiej Szojgu. Tych ludzi Pan przecież osobiście zna, znał. Co jest w ich głowach? Jak oni postrzegają kwestię tej wojny? Wojny, która się już trochę jednak ustabilizowała, ale to, co mówiliśmy na początku, żadna ze stron nie ma jakiejś na razie wyraźnej przewagi i ta wojna nie zmierza do końca. Proszę pana, właśnie ja chciałem o tym odpowiedzieć panu. Niestety sytuacja w elitach, tak zwanych elitach władzy putinowskich, to nie, nie był jedno, tworzenie tej elity nie był jeden moment. To бывалоще в чонгу остатніх 200 лет і те люди которые вичимывали здавали екзамен жені на вер диктатурові те люди зачимивалище шойгу знайдуще вщрутихх лю хто же от самого почонку были разом разом з Путціном з пуціном і он нема шанс іншных To jest, trzeba zrozumieć, że z jednej strony hmm, oni są z Putinem, a z drugiej strony u nich nie ma szans hmm, innych. Bo jeżeli bez, Putina przyjdzie, nie Szoygu, bez Putina nie istnieje Siergiej Szojgu, bez Putina nie istnieje cała wierzchu. jeżeli wygra Ukraina, to z nimi będzie koniec, oni pójdą do, do w wszyscy, wszyscy. I to jest jeden z blendów, który robią, e, robi się Wśród przeciwników Putina, że sankcje nie są już zróżnicowane. Że trzeba, no, o Szojgu to nie ma, nie ma co mówić, to jest przestępca i on pójdzie do Gagie bez, bez względu. Ale są ludzie, którzy mogliby mieć jakiś szans pozostać przy życiu i tak, nie być w więzieniu, to trzeba Oligarchowie, bogaci ludzie, którzy teraz służą, służą Putinowi, ale jeżeli, gdyby oni mieli szansę, że pozostaną e, normalnie żyć, no normalnie gorzej, ale, ale jednak żyć po zakończeniu tej wojny i wygraniu Ukrainy, to oni by mogli zdradzić. Ale no właśnie, czy jest szansa, że ktoś się zbuntuje przeciwko Władimirowi Putinowi? No, my przecież widzimy, proszę Pana, Prigożę, udowodniam. No, ale udowodnia. wiemy, jak to się skończyło. No, proszę Pana, nie każdy, nie każdy pójść kończy się powodzeniem, ale sygnał i... Я б поіл так, że вшице в Росції слышали о Тпутчу в 6це в Росії те люди, хто уже могли завати сові питаннячи критичні мичонце вонині зауважили, że Путін przeстрашиўся. Пригожен пшеграл нащен про пана Nie, nie, nie udawajmy, że Prigorzyń jest uh, jakiś idealista. To jest bandyta. To jest prosto at, uh, uh, otwarty bandyta. Siedział ponad 10 lat uh, w więzieniu za uh, uh, zbrodnie. W związku z tym bardzo dobrze, że przegrał. Ale sam, sam fakt, że on walczył, to jest. Bardzo ważne, ważne pokazanie dla wszystkich, że to z nim można walczyć. Prigorzyn walczył z Putinem, próbował przynajmniej walczyć. Natomiast Instytut amerykański Instytut Studiów nad Wojną mówi, że tej wojny nie zakończy dyplomacja. I stąd moje pytanie: czy rzeczywiście z Władimirem Putinem nie da się w ogóle rozmawiać, negocjować, tylko trzeba go obalić siłą? Proszę pana, wewnątrz opozycji rosyjskiej przez. ten час як тва война тва твала bardzo остра дискуссія на темат чи можна покоовими методами звальчить режем пуціна чи не можна. E, і то угрупування конгрес депутаваних людих от самго почонку e, твердіил, że нема жадних шанс ійій упозиції e, обруч щіилих метод e, метод. Albo zagrożenie silowymi metodami. Nie ma innych szans. Bo w, w historii kuli ziemskiej, ludzkości, nie ma przykładów, kiedy reżimy totalitarne można zwalczyć przy pomocy boloników i wychodzenia, wychodzenia na ulicy. Ale to musi ktoś zrobić wewnątrz Rosji, no bo Zachód nie może się w to zaangażować, to... bo byłaby to jawna ingerencja w NATO. No, Проше пана, інгеренцыі э, на то очевіще явно не може бытьць, Але на э, терас coraz ейше і моцniejше неstety то збыт вольний процес іді зmoцнення tyх одзялов. Э, Певноч армії українських, українські, з росіян, альбо виїхали з Росії альбо отдаі до ніволі і пішшли на строни, строни України в Сіцораз венці. Яжелі ми попадшими є такий портал російських партизанів, то ми відзі ми цо раз венці, отбиваі тих актов диверсії в евнончшроссії, а то теж росіяні, з’ку з тим ерозія, ерозія режиму і уж ійде і вшико залеже, як дłuго бенже тривала там воїна. Т кілька процесов конкуренційних. Nie. Ale to możemy powiedzieć, że społeczeństwo rosyjskie, choć nie odczuwa do końca sankcji, ale potrosze się buntuje przeciwko reżimowi? No proszę pana, w, w, w Rosji 15-20, może optymiści mówią 25%, ludzi, którzy potrafią krytycznie myśleć i są przeciwnikami Putina. Boją się, milczą, większość z nich milczy i w związku z tym, jak z parzeniem wody, potrzebne są e, oś, centra parzenia i wtedy wojna, e, wtedy e, garnek zaczyna, woda w garnku zaczyna e, parzyć się. w związku z tym te ludzie odgrywają bardzo ważną rolę. невідочним часами часами e, w, 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 люди боюще тих актов który роббі диверсійктор роб важ e, одважні росіяні, але мимо то незалежні того, на наніхто działа. На, на але є bardzo небезпечний моман десь e, Для tego же і Путін ве же іже змяна E, Przekształcenie wojny, wojny szybkiej, z operacji wojskowej na wojny, e, która przedłuży się. E, w poniedziałek oczekuje się w Rosji e, przemówienie Putina na forum Waldai. To jest taki tradycyjny forum ekspertów putinowskich, którzy e, rozważają, co będzie. To co będzie? Ja byłem przerażony. E, po pierwsze, jedna z tez, e, którą głosi Putin, egoizm e, państwowy każdego państwa, że nie ma już wartości ogólnoludzkich, takich jak demokracja, wolność i tak dalej. Każdy państwo rozwija się w sposób, e, w sposób swój. A to trochę komicznie brzmi w ustach Władimira Putina. Proszę pana... Z jednej strony, no, ja bym powiedział, nie komicznie, a, a tragicznie. Dlatego, że on sam e, wtornął do e, Ukrainy, to świadczy o tym, że on rozumie, że trzeba zmienić, e, zmieni, zmienić strategię. On już teraz e, z, e, wyciąga rękę do wszystkich sił, które... We wszystkich krajach istnieją. No właśnie a propos zmiany strategii, bo musimy trochę przyspieszyć, czas nas goni. Czy Władimir Putin, który m, m, prawdopodobnie czuje, że gdzieś tam w perspektywie, jakiś zbliża się jego koniec? Czy każdy dyktator, jak pokazuje nam historia, w momencie zaszczucia reaguje często bardzo panicznie, agresywnie? I czy nie obawia się Pan, że. Władimir Putin może czymś negatywnie zaskoczyć. No, nie chcę tutaj używać słów o arsenale jądrowym i, i tym podobnych. Ja raczej boję się tego, że e, zmęczenie ludzi, e, dążenie do business as usual, e, takiego normalnego, normalnego życia, zacznie przeważyć w głowach, w głowach ludzi. A e, takie jak e, Putin, dyktatorzy. окрутні і становчи з і існення за граже e, заграже он без пшеви он його зачимать не можна нічим ручили і єжелі та щили ні беді демонструвана вядоо же в Україна сама не вигра tylkoши помоці рамштайн становночоов на Панц, так як я польська Велькобританія і не країв Європи України напевно не звалиить і єже лі та помоць в Україні літарна помоць бені маляла то боюще же воїна бенівала bardzo дłuго а в теди впливиегоїзму пуіновськемуовсь відочне так як на егжах так як в Слації терас і так далі I te scenariusze określił nam rosyjski opozycjonista, profesor Władimir Ponomariow. Ja dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.